i na tym parametrach i na zadaszkę wszystkich, którzy tak jeszcze przybyli się na tą uroczystość albo wielki pędzie, ale i na rocznicę czwartą, to ostrzegło na największy nasz Polak Rodak. Jan Park. Czwartek 2 kwietnia minęła czwarta rocznica odejścia do domu końca wielkiego papieża Jana Pawła II. W ciągu wieku 7 lat jego pontyfikatu mogliśmy brać wzór z jego nauk, z jego osoby. To był prawdziwy przywódca duchowy. W opiniach ludzi, nie tylko katolików, pozostaje niepodważalnym autorytetem moralnym dla ludzi, a szczególnie dla młodzieży, która ma wyjątkowy przywilej, bo urodziła się w latach pontyfikatu Jana Pawła II. Mowa towarzyszy w jego życiu, czerpać wzór z jego nauk, z jego osoby. Naszym zadaniem jest przekazać następnym pokoleniom żywą pamięć o wielkim papieżu, który wniósł największy wkład o wolność narodu, o wolność każdego człowieka, o prawo do życia nienarodowego. Jan Paweł II przez prawie 27 lat pontyfikatu dodawał otuchy do przywiązania trudnych lat. Każdy naród ma swoich bohaterów, swoich wielkich ludzi. Takim wielkim nie tylko dla nas Polaków, a dla wszystkich ludzi biednych i bogatych był Jan Paweł II, nasz rodak. Jego wizyty w Polsce i świecie, głoszone homilie, głęboko zapadły w nasze serca. Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w czerwcu 1979 roku na Zakładu Świętego w Warszawie w homilii podczas Mszy Świętej, a potem od Wigilia na sprawę Ducha Świętego, Jan Paweł II powiedział historyczne słowa. Niech wstąpi Duch Twój, niech wstąpi Duch Twój, mieli oblicze tej ziemi, podkreślił mocno papież przed pracą, tej Polski naszej ziemi. Na wezwanie ojca